Witajcie kochani, nazywam się Angelika Kleist. Prowadzę dla Was zajęcia plastyczne w Centrum Książki i Kultury w Gościnie. W ten paskudny, pochmurny dzień listopadowy chciałabym Was zabrać na piękną, cieplusieńką, pełną kwiatów łąkę makową. Zrobimy dzisiaj oto taki piękny rysunek. Do wykonania tej pracy potrzebny nam będzie blok akwarelowy, przynajmniej 250 gramatura, farby akrylowe. Jeżeli nie mamy akrylowych, to nic nie szkodzi. Możemy używać farb plakatowych. Plastikowe kubki, patyczki do mieszania farb, pędzel, zwykły stary szczeciniasty, żeby był twardy, łyżeczka i jeden talerzyk na czarną farbę. Jakie kolory potrzebujemy? Żółty, zielony, czerwony, czarny i pomarańczowy. W kubeczku rozrabiamy sobie farbę. Ponieważ farby akrylowe są bardzo gęste, potrzebujemy je troszeczkę rozwodnić. Tu już przygotowałyśmy kilka kolorów. Została nam tylko żółta. Naprawdę niedużo. Wlewamy wody i mieszamy. Musi być taka konsystencja jak śmietana. Gęsta 30. A i najważniejsze, potrzebujemy balon do naszej pracy. Do balonu nalewamy wody troszeczkę, dmuchamy i go zawijamy. O, farba wyszła mi troszkę za rzadka. Możemy też mieszać farby. Jest elegancko. Więc zaczynamy. Na karteczkę wylewamy troszeczkę farby czerwonej. Farby akrylowe są lepsze, ponieważ mają więcej pigmentu, są bardziej błyszczące. Na tą naszą kropeczkę dolewamy troszeczkę pomarańczowej farby. Bierzemy nasz balon i delikatnie przykładamy go do farby. Piękny czerwony kolor nam wychodzi. Ten kolor to czerwień błyszcząca.
Wycieramy balon. I tu w miseczce mamy czarną farbę i delikatnie dotykamy balonem i przykładamy na środek naszego kwiatu. I również go delikatnie, zobaczcie. Ja nigdy nie wiem, jakie wyjdą nam kwiaty. To jest zawsze niespodzianka. Teraz naszym pędzlem szczeciniastym zrobimy sobie żółte kropki na makach. Trochę się ubrudzicie, zapewniam. Zrobimy jeszcze liście zielone. Bo przecież maki rosną na łące i zawsze wystaje z nich trawa. Jak je robimy łyżeczką? Ani liście, ani trawa nigdy nie są jednakowego koloru, więc dlatego dodamy żółty. Pięknie je rozjaśni. Czy słyszycie, jak brzyczą muchy na naszej łące? Ciekawe, kto z was znajdzie Biedronkę. Zrobimy naszą pracę farbami plakatowymi. Ona będzie troszeczkę wyblakła, ale to nic. Mamy na to sposób. Użyjemy lakieru do włosów i spryskamy. Zobaczcie, jaki czar. Pięknie czerwono, ciepło. Dziękuję wam bardzo. Życzę wam pięknych prac i do zobaczenia niebawem.